Witam Was w kolejnej części War Thunder po polsku. Dzisiaj Nakajima Ki 44 w wersji pierwszej, popularnie zwane przez Japończyków Shoki. Alianci dali mu nazwę kodową Doji. Cóż można powiedzieć o tym samolocie? No cóż, skonstruowany był w zasadzie po to, aby z myślą o jak największym ratingu, jeżeli chodzi o wspinanie się i przechwytywanie bombowców wroga. Co wydaje się dość śmieszne, biorąc pod uwagę siłę ognia, jaką ten samolot miał, szczególnie w wersji pierwszej. W kolejnych wersjach wyglądało to znacznie inaczej, no ale my skupimy się tutaj na wersji pierwszej. Dwa karabiny 7,7 mm oraz dwa karabiny półcalowe. Siła ognia wystrzeliwanych pocisków na sekundę to jest 1,30, zdaje się, 1 kg na sekundę. Samolot progresywny. Na czym to polega? Ano na tym, że na samym początku należy, w przeciwieństwie do innych samolotów japońskich, wykorzystywać go po prostu do tak zwanego boom and zoom, czyli do nabierania jak najwyższej wysokości ataków z góry i powrotu na pułap. Zajęło mi to 7 misji. 7 misji, aby pojąć, o co w tym samolocie chodzi, nauczyć się nim latać oraz aby wyekspić go do samego końca. Ten model, który widzicie w tym momencie, jest już w pełni wyekspiony. Oznacza to tylko tyle, że jest bardzo łatwo go po prostu odkryć w nim wszelkie modernizacje, jeżeli zastosujemy się do kilku prostych zasad. Jedną z nich jest właśnie to, aby na początku starać się wejść jak na najwyższą wysokość, atakować z góry, nie bawić się w żadne kółeczka z przeciwnikami. Jeżeli będziemy to robili, wykręci nas każdy z samolotów drużyny przeciwnej, nawet takie kloce jak na przykład IU-2. Z czasem ten samolot nabiera trochę wigoru, zaczyna jego prędkość obrotu znacznie się zmniejsza, czas obrotu znacznie się zmniejsza. Tutaj, jak widzicie, ja już mam 16,5 sekundy, tak więc zupełnie przyzwoicie, i w tym momencie możemy się bawić już w kółeczka nawet ze Spitfire'ami czy samolotami I-153 z nacji rosyjskiej. Czego Wam odradzam? Odradzam Wam robienie tego, do czego w zasadzie ten samolot został zbudowany, czyli ataku samolotów bombowych. Z tego względu, że amunicja oraz siła ognia, jaką ten samolot dysponuje, w zasadzie nadaje się zbytnio do tego. Oczywiście przy małym szczęściu może udać nam się jakiś bombowiec zestrzelić, odstrzeliwując mu silnik czy klapę. Jednakże to jest w grze War Thunder, to jest samolot typowy do tego, aby jednak wyławiać samoloty myśliwskie. Dobrze trzymający energię, na początku, jak mówiłem, niezbyt dobrze radzący sobie w walce kołowej, ale z czasem coraz przyjemniejszy, i odbiega on znacznie od tego, w jaki sposób lata się zerami. Tak więc jeżeli ktoś z Was miał już przyjemność latania na samolotach A3, no to może być Wam ciężko przestawić się na tą maszynę. Tutaj, jak widzicie, Nowa Gwinea standard, krótki dolot do pola walki i oczywiście samoloty alianckie latające przy samej ziemi, tak więc zero niespodzianek. Jak należy atakować tym samolotem? Szybko, z góry, przy prędkości powyżej 600 km na godzinę. Jeżeli mamy taką możliwość, nie bawić się w żadne kółeczka, powrót na wysokość i poprawka, o ile taka jest potrzebna. Samolot, który cechuje spora wytrzymałość, jeżeli chodzi o poszycie. Potrafi przyjąć naprawdę sporo na siebie i cały czas utrzymywać swoje parametry, mimo tego, że ma dość małą powierzchnię skrzydeł i wszelkie trafienie w zasadzie powinno mu te skrzydełka odrąbywać. O dziwo, jest to konstrukcja dość wytrzymała, jednakże
jego najdelikatniejszym elementem jest, jakby w większości samolotów, japoński silnik. Każde trafienie w silnik w momencie, kiedy zaświeci nam się na żółto, to jest dla nas informacja, żeby jak najszybciej wracać do bazy i się po prostu naprawić. Cóż można jeszcze o tym samolocie powiedzieć? No, tak widzicie, najskuteczniejsze mimo ataki to ataki z góry. Samolot dobrze utrzymuje energię, jeżeli chodzi o taktykę ataków, no to raczej nawroty wertykalne, a nie horyzontalne. Jedna rzecz, do której nie mogłem się przyzwyczaić latając tym samolotem i nawet zrozumieć, to jest to, że przy ustawieniach ręcznych silnika, w momencie kiedy ten samolot już jest w pełni wyekspiony, silnik tego po prostu nie wytrzymuje. Myślę, że tutaj jest błąd Gaijin, którzy dali nam do ręki fajne narzędzie, jakim jest możliwość ustawień manualnych pracą silnika, ale jednak zauważyłem, że po kolejnych patchach zaczyna to szwankować i stawać się co najmniej uciążliwe. Na samym początku szczerze rekomenduję Wam, jeżeli nie macie takich ustawień, aby pogrzebać jednak w ustawieniach i dojść do tego, w jaki sposób to się ustawia. W jaki sposób to zrobić, możecie znaleźć w jednym z moich filmów. Tam dość prosty sposób tłumaczę, jak te podstawowe ustawienia sobie zaimplantować do gry. Tak jak mówiłem, na samym początku wszystko działa pięknie, szczególnie jeżeli chodzi o pracę chłodnicy. Samolot się nie przegrzewa, pozwala nam na dolot do miejsca, do pola walki na pełnym wepie, bez zbytnio podniesionych temperatur silnika, co daje nam niewielką przewagę, jeżeli chodzi o rating wspinania się. Później, kiedy ten samolot już jest w pełni wyekspiony, zaczyna przysparzać problemów. A tak mówiłem, niezrozumiałych dla mnie powodów, w momencie odkrycia wszystkich modernizacji, modyfikacji w tym samolocie przy używaniu pracy silnika w trybie manualnym, silnik po prostu zaczyna się przegrzewać. Nie wiem, czy to jest bug po prostu w grze i faktycznie tak się dzieje, czy autentycznie grozi przegrzaniem. Nie miałem zamiaru, powiem Wam szczerze, tego sprawdzać. Po prostu w każdym momencie, kiedy widziałem, że świeci się informacja o problemach ze silnikiem, przełączałem się z powrotem na tryb auto. W ogólnym końcowym rozrachunku, czy jak wolicie, podsumowaniu, samolot, który warto mieć, który warto się pobawić, przemęczyć, aby go w pełni rozwinąć i przygotować się po prostu do kolejnych maszyn tego typu z przyszłości, które są, które musimy odkryć na kolejnych etapach drzewka japońskiego. Przygotowuje nas znakomicie do tego, głównie do kolejnego modelu, jakim jest Ki-43, który jest znacznie zwrotniejszy. Tak więc nauka na tym samolocie zaowocuje po prostu, zaowocuje doświadczeniem w kolejnych japońskich samolotach. Czy poleciłbym ten samolot początkującym pilotom? Raczej nie. Myślę, że należy uznać go raczej jako przygodę, po prostu zmierzyć się z tym, aby nabrać trochę doświadczenia, przecierpieć, co z pewnością zaprocentuje później. Przeciwnicy w tej rozgrywce zafundowali mi idealny model gry, tak więc w pełni mogę Wam pokazać typową szkoleniową misję z dobrym wynikiem i oczywiście sukcesem, jeżeli chodzi o wynik bitwy. No cóż,
tyle ode mnie. Życzę Wam wielu fragów oraz wysokich lotów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Cześć!